Ekscelencję biskupa Stefana Sińczka i księdza kanonika Henryka Skuzę o odpowiednie naszej intencji przyświętej poświęcenia obiektu. Tak jak zwykle w kościele gromadzimy się i modlimy się modlitwą rodzinną, tak i dziś, kiedy sprawujemy przenajświętszą ofiarę w tej pięknej sali, również rozpoczniemy mszę świętą od modlitwy, której nauczyliśmy się od naszych rodziców. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas tak ode złego. Zdrowaś nam, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona święty niewiastami i błogosławiony Boże Boga Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boże, Stróżu mój, Ty zawsze przybyłeś stroj. Rano, wieczór, we mnie w nocy, bądź mi zawsze przy pomocy. Strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna jasności promienistej brodzi, aniołowie się ratują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Czegoś podobnego tu jeszcze nie było. Dzisiaj wasza szkoła staje się kalwarią. Za niedługo mam takie szczęście, nadzieję, że wybieram się do Ziemi Świętej i stanę na miejscu, gdzie Pan Jezus umarł za nasze grzechy, na Kalwarii. To jest wielkie wzruszenie, ale kalwarią jest każdy ołtarz. Także ten zbudowany tylko na dzisiaj jest kalwarią, bo to, co się przy ołtarzu dzieje, to jest to samo, co się stało na Kalwarii. Uobecnia się ofiara Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Chrystus tu się uobecni, na tym ołtarzu się narodzi dla nas, aby prosić Ojca Niebieskiego o błogosławieństwo dla nas wszystkich. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, którzy na tę Kalwarię dzisiaj przyszli.
przede wszystkim społeczność szkoły z panem dyrektorem, z gronem nauczycielskim, wszystkich gości, którzy tu przybyli, zaproszonych gości ze świata politycznego, z resortu oświaty, leśnictwa, a także dzisiaj jest to jakaś uroczystość parafialna, bo prawie wszyscy wiedzą, ale goście to pewnie nie wiedzą jeszcze, że ksiądz proboszcz to jest solenizant dzisiejszy, a mamy więcej takich solenizantów, Henryków, także ich włączymy też w tę mszę świętą, w modlitwę, prosząc o Boże błogosławieństwo. I aby na tej Kalwarii miła była ofiara nasza Panu Bogu, to najpierw uznajmy, że grzeszni jesteśmy, bo Pan Bóg lubi ludzi pokornych, którzy uznają swoje grzechy, przepraszają. Bóg lubi jak gdyby przebaczać, gdy człowiek uznaje swoją winę i prosi o przebaczenie. Dlatego i my wszyscy na początku przeprośmy Pana za wszystkie nasze winy i zaniedbania. Przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego i ustanowił 12, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek synowie Gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. Kochane dzieci, ze swoimi nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, przedstawiciele władz na różnych szczeblach, od parlamentu do samorządowych. I wszyscy tutaj zgromadzeni. Od tego wydarzenia, o którym odczytaliśmy dzisiejszy fragment Ewangelii Świętej, rozpoczęło się właściwie istnienie Kościoła. Wcześniej było powołanie uczniów. Jezus Chrystus powoływał tych, których chciał. Zwykle to byli rybacy. I mówił, pójdź za mną. Oni zostawiali zajęcie, ojca i szli za nim. I był taki moment, kiedy na górze z tych uczniów swoich wybrał 12. Na czele postawił świętego Piotra i 12. I im przekazał władzę nauczania Ewangelii, potem odpuszczania grzechów, sprawowania mszy świętej. Im właśnie przekazał władzę kierowania Kościołem. I odtąd ten Kościół istnieje. On istnieje już tak przez 2000 lat. To było bardzo ważne wydarzenie. Święty Łukasz, który pisze o tym dzisiejszym wydarzeniu, to najpierw zaznaczył, że Jezus modlił się przez całą noc na górze, a dopiero rankiem wybrał tych uczniów
i wezwał, aby oni poszli za nim. I oni otrzymali to polecenie. Taki był początek Kościoła. Popatrzmy, jak się ten Kościół rozrósł. Na początku tylko 12 apostołów. Dzisiaj apostołami są biskupi, jako następcy ich, ale w miejsce tamtych 12 księży biskupów na świecie jest około 4000. Przy apostołach byli inni uczniowie. Dziś powiedzmy sobie, to są kapłani. Tam było kilkunastu, dzisiaj kapłanów mamy około 400 000. A ludzi wiernych świeckich pierwszej parafii jerozolimskiej to było gdzieś około 120 osób, a dzisiaj na świecie jest 1 miliard wiernych Chrystusowi, nie licząc innych wyznań prawosławnych, protestantów, którzy także wierzą w Chrystusa, ale nie należą w pełni do Kościoła. Jak się ten Kościół bardzo rozrósł? I to my jesteśmy właśnie tym Kościołem. Kościołem jesteśmy my, wszyscy złączeni przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy jak gdyby Jego rodziną, Jego Kościołem. Przypomniałem sobie takiego naszego wielkiego muzyka, pana Studi Grosza, bo wczoraj poznałem w radio, że i w telewizji, że on dostał taką wyróżnienie od Ojca Świętego. Został doktorem, honoris causa, się nazywa Papieskiej Akademii Muzycznej. To niewielu ludzi taki tytuł ma na świecie. I pan Studi Grosz to otrzymał. Zasługi dla muzyki kościelnej. Ja sobie przypominam, bo ja kiedyś ze swoim zespołem Słowików Poznańskim koncertował w Radomiu w teatrze. Ja na tym byłem. I potem poproszono nas do takiej sali jak ta, na spotkanie z profesorem. Profesor zobaczył, że jest ktoś zdany, podszedł, przywitał się i spotkanie. Dziennikarze od razu kolejkę się ustawili z pytaniami do profesora. Pamiętam, pierwsza była pani, kobieta, i ona dała bardzo nietypowe pytanie. Profesor był może trochę też zdziwiony, bo zwykle to pytają, a gdzie pan koncertował, a gdzie następny będzie koncert, a jaki wyjazd i tak dalej. A ta zapytała, dosłownie powiem, jak ona zapytała: panie profesorze, skąd się to u pana bierze, że tyle jest u pana pogody, tyle ciepła, tak pan ładnie prowadzi ten koncert, bo on tłumaczył niektóre śpiewy łacińskie na język polski i był bardzo wzruszony, tym bardziej, że dochód z tego koncertu był przeznaczony na ludzi starszych i chorych. Był bardzo wzruszony. Skąd u pana tyle ciepła, mówi. Dziś ludzie to są tak znerwicowani, szybko tak, jak to młodzi to iskrzą, iskrzą tak do siebie od razu, a u pana tyle ciepła, tyle pogody. Więc on tak chwilę się zastanowi i mówi: jeżeli państwo we mnie to widzicie, no to ja to mam chyba ze swojej rodziny. Od rodziny to otrzymałem. Ale dodał zaraz: proszę państwa, ja to mam rodzinę bardzo dużą na całym świecie. Mojej rodzinie na imię Kościół Katolicki. I mówi: ja nigdy w życiu nie łączyłem się z żadną inną grupą, z żadną partią, mówi, nie należałem. A zawsze mówiłem, że ja należę do Kościoła katolickiego. Czy się to komuś podobało, czy nie. I ja, mówi, czerpię tę siłę z Kościoła katolickiego. Dla mnie ta wypowiedź była bardzo taka oryginalna, nietypowa. Dziś rozumiem, dlaczego Ojciec Święty, który jest rówieśnikiem pana Studi Grosza, zechciał taką dać mu takie wyróżnienie, żeby mu takie odznaczenie naukowe dać, doktor honoris causa Akademii Muzycznej Papieskiej. To jest właśnie ta nasza rodzina. I ta nasza rodzina, której na imię Kościół Katolicki, jest już wiekowa, bo już przeżyła 2000 lat. Teraz wkroczyła w 3. tysiąclecie. Ojciec Święty, zamykając jubileusz 2000-lecia istnienia Kościoła, podpisał list skierowany do wszystkich wiernych na całym świecie.
Ten list zaczyna się od słów Novo Millennio Ineunte. Można tak przetłumaczyć, rozpoczynając nowe milenium, nowy rok, nowe tysiąclecie. Danie. Ora et labora, to jest po łacinie. Ora et labora, nawet te pierwszaki zapamiętają sobie to, te dwa słówka. Ora et labora, jeszcze wam potem przypomnę. A po polsku co to znaczy? Módl się i pracuj. Modlitwa i praca. Od modlitwy się zaczyna dobrą pracę. Módl się, żebyś dobrze pracował, mądrze, żebyś pracował. Módl się i pracuj. Dlatego ksiądz proboszcz rozpoczął tę przeświętą od modlitwy, od pacierza. Każdy dzień tak zaczynamy, od modlitwy. Tydzień zaczynamy od mszy świętej niedzielnej. Módl się i pracuj. Ale święty Benedykt to kazał, żeby to robić z uśmiechem. Tak jak tutaj dzieci na początku się trochę od czasu do czasu do mnie uśmiechają. Tutaj, żeby z uśmiechem modlić się i pracować. Dlatego Ojciec Święty tak wytłumaczył świętego Benedykta. Powiedział tak. Módl się, pracuj i nie bądź smutny. O, to jest to właśnie. To jest na początek trzeciego tysiąclecia zadanie takie. Dla każdej szkoły, dla każdej grupy, dla każdej rodziny. Właśnie, żeby pracę modlitwą wyprzedzić i żeby nie poddawać się smutku. Jeżeli będziemy czcili Pana Boga, będziemy wsłuchiwali się w Jezusa Chrystusa, naśladowali Go, to na pewno to przysporzy nam radości. Chcę wam zacytować taki wiersz księdza Twardowskiego. Ty Bartłomiej, od modlitwy odchodzę. Brak mi tchu, zdycham. Naucz mnie modlić się tak, jak się oddycha. To słowo zdycham trochę jest takie może nie bardzo ładne, ale ono rymuje. Naucz mnie modlić się, jak się oddycha. Więc prosi Bartłomieja Świętego, żeby od modlitwy nie odchodził, żeby go nauczył tej modlitwy takiej. Bo rzeczywiście modlitwa to jest jak oddychanie. Modlitwa to jest jak sen potrzebna człowiekowi, żeby człowiek, o to by tak było w naszym życiu, byśmy wszyscy mieli łaskę od Pana Boga i byśmy umieli tę łaskę tak wykorzystać, by dobrze przez ziemię przejść, budować to Królestwo Boże i zasłużyć sobie na nie. Popatrzmy, jaka to jest dziwna okoliczność, że modlimy się i myślimy o modlitwie mówiłem, w sali gimnastycznej. Wydawałoby się, że sala gimnastyczna jest do czego innego, nie do modlitwy. A jednak tak nie jest. Sala jest także do modlitwy. Dlatego, że tu nie tylko ćwiczymy, rozwijamy swoje ciało, ale tu uczymy się miłości wzajemnej, solidarności. Pan Bóg dał człowiekowi i duszę, i ciało. W modlitwie bierze udział nie tylko duch człowieka, ale i ciało. Kolana się zginają, klękają, kapłan ręce rozkłada, a murzyni to tańczą na chwałę Panu Bogu, na liturgii tańczą. Kiedyś, jak bierzmowałem w jednej parafii, to też młodzież niosła dary i tak w rytmie tanecznym trzymali dary do ołtarza i tak się bujali i tak nieśli. Jeden krok do tyłu, dwa do przodu i tak tanecznym krokiem nieśli to. Ciało bierze udział w modlitwie, w chwaleniu Pana Boga i dlatego Pan Bóg, który dał nam ciało, chce, aby to ciało było razem z duszą w niebie też, na zawsze. Mamy rozwijać ciało. Tutaj będziecie się uczyli w zawodach, żeby pięknie rywalizować, żeby rozwijać to ciało, żeby być potem w życiu takim czyniącym dobro. Pomyślcie, ile tutaj wysiłku było w tej sali, gdy budowano murarze, ile się napracowali. Dzięki temu, że mieli zdrowe ciało, silne mięśnie, ręce, pracowali dla was, żebyście mieli taką salę. Więc te sprawy związane z rozwojem ciała nie są wcale dalekie od Pana Boga. Tutaj uczcie się miłości wzajemnej, gdy w drużynie się gra, to musi być współpraca. Uczymy się właśnie takiej współpracy społecznej w przyszłości. Dlatego Pan Bóg błogosławi takie miejsca, gdzie ludzie odpoczywają, gdzie ludzie rozwijają się fizycznie, tężyzna fizyczna, gdzie ludzie współpracują ze sobą, rywalizują. Pan Bóg takie miejsca błogosławi. Chcę pobłogosławić to miejsce i poświęcić, żeby ono było jak gdyby tym darem na ołtarz. Tu mi przyniesiono dar już na ołtarz.
tym darem dla tutejszej szkoły, dla tutejszej gminy. Niech będzie właśnie ta sala dana Panu Bogu, żeby ludzie z tego korzystali, a Pan Bóg, żeby miał swoją chwałę. Prośmy o to, by Pan Bóg ten dar przyjął. Módlmy się. Ciebie, Boże, nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki i pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pocieszenia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię, przed najłaskawszy Boże, nie wszyscy, którzy będą tutaj przychodzić, w tych pomieszczeniach zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się prawdą, życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego. Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach. Ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dobrowolnie wydam się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Kto do Komunii Świętej, bardzo proszę, wyjdźmy tutaj i uklęknijmy przed ołtarzem. Panie nasz Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś tym samym chlebem eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zostając sobie przerwy, chcę serdecznie podziękować księdzu biskupowi i księdzu kanonikowi za odprawioną w naszej intencji mszę świętą, za błogosławieństwo naszej pracy i za poświęcenie tego obiektu. Myślę, że młode pokolenie tutejszej wspólnoty będzie bardzo wdzięczne za to, że otrzymało tę salę gimnastyczną. Ja się do nich przyłączam, żeby starszemu podziękować pokoleniu, wszystkim, którzy się przyczynili, że ta szkoła ubogaca się przez ten element bardzo ważny w wychowaniu człowieka. To jest jedno. Do dziś dzień radości, kończy się zresztą pierwszy semestr. I na zakończenie tego semestru ta sala, także chociaż to jest dzień piątkowy, ale udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych dla wszystkich, którzy będą tutaj przyjmowani gościnnie, chociaż ja sam nie będę mógł, już przepraszam, że będę musiał niedługo pożegnać, dlatego że mam następną jeszcze uroczystość w Pionkach, też bardzo ważną, chociaż tamto jest poświęcone dla starszego pokolenia, dla ludzi schorowanych. Taki zakład leczniczy, poszpitalny, a to jest bardzo ważne właśnie, troska o dzieci, o przyszłość, ale kultura nasza też objawia się w naszym stosunku do ludzi schorowanych, starszych i tam jeszcze właśnie mam dzisiaj dojechać. Więc błogosławię wszystkim, szkole przede wszystkim, tutejszej gronu profesorskiemu, dzieciom, młodzieży z gimnazjum i podstawówki, i wszystkim, którzy czują się gospodarzami na tym terenie i trudzą się o to, żeby to wszystko, co jest w mocy ludzkiej, żeby wykonywać to, co rzeczywiście będzie służyło dobru człowieka. Wszystkim gościom, którzy tu przybyli, pragnę pobłogosławić. Niech Królestwo Boże rozwija się wśród nas. Niech będzie chwała Boża i pożytek ludzi, tak jak ksiądz prymas mówił tak, że szukajmy Boga idąc do ludzi. Wychodzimy do ludzi i tam odnajdujemy Boga. To jest właśnie szkoła, to jest szpital, to jest rodzina, to jest życie nasze. Idę do człowieka, szukam człowieka i odkrywam w nim Boga. W ten sposób dochodzę do Boga. Szczególne życzenia księdzu proboszczowi i wszystkim solenizantom dzisiejszym. Niech Pan pomnaża łaski, które rozpoczął dawać na chrzcie świętym. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu. Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu. Dniem i nocą, Panie Jezu, będzie z nami. Pomocą, Panie Jezu, przyjdź do nas.
księdza kanonika Henryka Skuzę. Panią Wiesławę Kozik, przewodniczącą Rady Gminy Sierpno. Członków zarządu Gminy Sierpno i wszystkich radnych. Państwa
Dziś po upływie 5 lat tego wydarzenia można stwierdzić, że te życzenia się spełniają. Systematycznie poprawia się baza lokalowa, oddawane są do użytku kolejne pomieszczenia dydaktyczne i gospodarcze. Między innymi wyposażono przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Gminy, pracownię komputerową z dostępem do internetu. Urządzono stołówkę szkolną, bibliotekę, w której jest obecnie ponad 10 tysięcy uczniów. Za sukces organizacyjny szkoły i samorządu gminnego pocztujemy sobie utworzenie od 1 września 1999 roku Zespołu Szkół, w którym jest oddział przedszkolny, publiczna szkoła podstawowa i publiczne gimnazjum. Dzięki temu nie zmniejszyła się liczba uczniów i oddziałów. Nikt z nauczycieli nie stracił pracy. Możliwe też było wprowadzenie do ramowych planów zajęć prawie we wszystkich klasach tak obecnie popularnych przedmiotów jak matematyka i język angielski. Podejmowane są ciągle nowe inicjatywy, jak choćby dni patrona szkoły Józefa Grzegorzowskiego, powołanie nauczyciela i oby się wszystkie spełniły. Było tu ładnie dużo. Księdzu biskupowi serdecznie dziękuję za poświęcenie tej sali gimnastycznej. Jestem przekonany, że to, co myśmy wybudowali, a ksiądz biskup poświęcił, będzie służyło na chwałę Bogu i pożytek ludziom. A ja zacząłem pełnić funkcję
czy budowa sali gimnastycznej w Siennie było możliwe dzięki właściwej postawie radnych z gminy Siedno, którzy zawsze doceniali rolę oświaty i widzieli potrzebę inwestowania, aby poprawić warunki kształcenia dzieci i młodzieży. Mówi się, że człowiek wart jest tyle, na ile może pomóc drugiemu człowiekowi. Wokół nas byli i dziś są z nami ludzie, którzy właśnie tak rozumieją swoją wartość. Dlatego też, podejmując się trudnych zadań, nie pozostaliśmy sami. Pragnę z tego miejsca podziękować panu Zbigniewowi Kuźmikowi, marszałkowi województwa mazowieckiego, za to, że kilka lat temu był z nami jako wojewoda radomski, a obecnie dzięki panu możliwe było zakończenie tej inwestycji. Dziękuję serdecznie panu dyrektorowi Pawłowi Niedzieli za wytrwałe i konsekwentne dążenie do rozwoju prywatnej sieci szkoły w Polsce. Dziękuję serdecznie wykonawcom za staranne wykonanie prac budowlanych. Dzisiaj będzie to bez dyplomu, ale panowie wykonawcy, dyplom może być po okresie gwarancyjnym. Także myślę, że będzie. Chciałbym na zakończenie w imieniu Rady Gminy, Zarządu Gminy Siedno dokonać przekazania
budowanej sali gimnastycznej, młodzieży tu obecnej oraz wszystkim następnym pokoleniom młodzieży, które będą korzystać z tejże sali, gronu pedagogicznemu i dyrekcji. Pana dyrektora szkoły proszę o przyjęcie symbolicznego klucza do sali gimnastycznej. Dochodzi również do tego,
że jest przygotowane bardziej do działalności później samorządu, samorządowej i parlamentarnej. I na pewno są tacy, którzy chcą nie tylko zwiedzić parlament, ale w przyszłości siedzieć w tym parlamencie i stanowić prawo. Jest to możliwe za sprawą właśnie ludzi dobrej woli, a takich właśnie wśród społeczności lokalnej tutaj mamy, za to serdecznie dziękujemy. Każdy parlamentarzysta ma wpływ nie tylko na proces związany z stanowieniem prawa, na wspieranie kompetentnych władz, również waszych starań, ale również przeznaczania odpowiednich nakładów finansowych w budżecie państwa. W ubiegłym roku musieliśmy zmieniać w ustawie zapis, zmniejszając ilość godzin wychowania fizycznego. A to tylko dlatego, że nie jesteśmy przygotowani pod względem warunków lokalowych i trzeba sobie również zdawać z tego sprawę, że nie wszystko będzie, na wszystko państwo będzie stać. To, że dzisiaj się spotykamy, jest to piękne ukoronowanie starań i zaangażowania przede wszystkim władz samorządowych każdej jednostki. Samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Władz oświatowych, nauczycieli i rodziców tej szkoły. I warto powiedzieć również dwa zdania o przede wszystkim o znaczeniu sportu. Sport jest zawsze najlepszym sposobem na życie, na zachowanie zdrowia, sylwetki, jest lekiem także na stres. Z początkiem sport bywa trudny, ale z czasem wchodzi w krew i w końcu bez sportu nie można się obyć, bowiem sport kształtuje charakter i osobowość młodego pokolenia, ale najważniejsze, że uczy zdrowej rywalizacji, tak potrzebnej w życiu codziennym. To właśnie jest podstawą również do tego, że później mamy wyższe poczucie także bezpieczeństwa indywidualnego. I ta inwestycja zwraca się w perspektywie dłuższej, gminnej, które trzeba przydać dla innej dziedziny życia. Stąd też dołączam się przede wszystkim do gratulacji i do życzeń. A na początek punktu się skieruję do życzenia młodego pokolenia. Życzę Wam szczęśliwej młodości, autentycznej przygody życiowej, jak najlepszej żołnierz w wojsku nie zawsze za karami i z drugą też dobrze się zachodzi. Nie wszyscy z nas będą się ponad przedzielić, byli się przedzielnymi i tak osiągali się wysokie sukcesy. I wreszcie życzę Państwu przede wszystkim więcej powodów do radości i dobrej satysfakcji. To Państwo dajecie na sobie tak dużo dobra, byłoby lepiej, gdybyście mogli tego dobra więcej odbierać. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Senatorze za te miłe słowa. Zapraszam teraz, proszę o zabranie głosu Panią Kurator Helenę Szczykowską. Ekscelencjo, Panie Senatorze, Panie Marszałku, gratuluję serdecznie władzom samorządowym, Panu Wójtowi, tego osiągnięcia, jakim jest ta sala gimnastyczna, a także sali gimnastycznej i pomieszczeń dydaktycznych, które były niedawno oddawane do użytku w Siedlnie. Jest to naprawdę wielki sukces. Życzę tego, aby sala ta spełniła swoje zadanie. Życzę tego, abyśmy wszyscy pamiętali o tym haśle, które jest tu wpisane. I na początek przekazuję na ręce Pana Dyrektora piłki. Tam są piłki. Wyraz zadowolenia dalej uczniowie klaskami. Proszę teraz o zabranie głosu Panią wizytator Jannę Pawrze w imieniu Pana Starosty Powiatu Łódzkiego. Szanowni Państwo, w imieniu Pana Starosty Powiatu, Pana Kazimierza Dająca, mam przyjemność złożyć serdeczne wyrazy uznania dla władz samorządowych, a szczególnie dla Pana Wójta, za wyniki inwestycji oświatowych. W krótkim czasie gmina Siedno oddała do użytku dwie sale gimnastyczne. Składam serdeczne gratulacje kolejnym dyrektorom tego obiektu, że ich trud przyniósł takie wspaniałe efekty, że dzisiaj możemy oglądać taką piękną szkołę i taką piękną salę gimnastyczną. My, ludzie miejscowi, pamiętamy, z jakiej szkoły
Państwo tu się przeprowadzili. Wychowawcom i młodzieży życzę, aby ten piękny obiekt był platformą, od której się odbiją i będą dzięki temu osiągać sukcesy w życiu teraz, w swoim młodym życiu, ale również w czasach, kiedy będą już dorośli. W imieniu pana starosty, na ręce pana dyrektora przekazuję sprzęt sportowy. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej w naszej szkole. Niestety z powodu udziału w posiedzeniu Sejmu nie mogę dziś do Was przyjechać. Cieszę się razem z Wami, z tej nowej, bardzo potrzebnej uczniom i szkole inwestycji. To bardzo dobrze, że w środowisku wiejskim powstają dzięki staraniom władz samorządowych takie obiekty. Przyczyniają się one do wyrównywania szans oświatowych i rozwojowych młodzieży. W progu nowego roku i stulecia życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. Aby ten nowy rok i wiek wolny był od konfliktów i nieszczęść. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Poseł na Sejm. Następnie zaprezentują część artystyczną, która myślę przypadnie do posłów. Jak wiadomo,
zaniosłem nowy roczek, który w buzi trzyma smoczek. Mój dziadunio, trząśnij sobą.
Życzę Oziminu, by przez całą zimę miały cieplutko śniegową pierzynę. Iha! Koniom proponuję, żeby od tej pory pracowały w polu wyłącznie traktory, żeby każdą stajnię, gdzie jest koni para, zamienić w tym roku na przestronny garaż. A ja bym, choć stary, cieszył się niezwykle, gdyby gospodarze mieli motocykle. Co tam motocykle? Lepiej samochody, bo to by wygodniej było dla gospodyń. A ja tego pragnę, a ja o tym marzę, żeby dobrą szosę mieli gospodarze. I niech w koło będzie sklepików bez liku. No i pod dostatkiem towarów w sklepiku. Popłynęła życzę rzeka, a tu proszę, czas ucieka. Późna pora na zegarze, dobrej nocy, gospodarze. Czas mi iść do innych chat i życzenia nieść przez świat. Dobrych nocy, dni spokojnych, dni szczęśliwych, w radość hojnych. Pobiegną życzenia przez świat, przez świat. Pobiegną życzenia do Was, do Was. Dobrych nocy, dni spokojnych, cały rok, dni wesołych, radość hojnych, cały rok. Wesołą piosenką, z muzyką i tańcem idą wiejską drogą wiejskie przebierańce. Worek życzeń mamy, życzenia składamy. Hej, kolęda, kolęda. A żeby mróz dziś tęgi, mamy dla rozgrzewki gorące życzenia i skoczne przyśpiewki. Życzenia składamy, wesoło śpiewamy. Hej, kolęda. Idziemy przez wiosnę razem z nami.
Wycinek swojej pracy przedstawi zespół taneczny Kaprys. Taniec zespołu dedykujemy wszystkim gościom i mieszkańcom naszego obwodu, który zgromadziła ta szkolna uroczystość. Proszę zespół Kaprys.
się za część artystyczną. Dziękuję nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów. Dziękuję pani Małgorzacie Pisarek, pani Jolancie Sitek, pani Ewie Serafin, panowie rodzice, pani Barbarze Szymańskiej, Sławie Kwiecień i innych, którzy przyczynili się do organizacji. Przez pana wójta, przez mojego poprzednika, panią dyrektor Wiesławę Kwiecień, przez ówczesnego wykonawcę pana Rudolfa. Po 5 latach doczekało się takiego pięknego finału, co podsumowaliśmy przed chwilą częścią artystyczną. Dziękuję gościom za przybycie i słowa skierowane do nas. Myślę, że te słowa będziemy starali się wcielać w życie. A teraz serdecznie zapraszam przybyłych gości do wspólnego zdjęcia na tle dekoracji, a później na stołówkę szkolną, na wspólny obiad razem z przedstawicielami trójek klasowych. Pozwólcie, że zaproponuję toast za wszystkich przybyłych gości, za sponsorów, projektantów, wykonawców tego obiektu i sali gimnastycznej, za ich pomyślność i dziękuję, że znaleźli czas, aby przybyć na to otwarcie sali gimnastycznej i uświetnić całą uroczystość. Bardzo proszę.
Dziękuję.